To cztery nowe busy, które już jeżdżą w dziale transportu osób niepełnosprawnych MZDIK. Przewozimy rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Ostatnio przekroczyliśmy kwotę 50 tysięcy osób, które zostały przewiezione w 2013 roku, więc na pewno te samochody są bardzo potrzebne i będą służyły wielu mieszkańcom Radomia. Koszt zakupu samochodów to około 540 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty miasto uzyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praktycznie 56 tysięcy w tym roku będzie mogło skorzystać osób z usługi świadczonej przez nas, czyli dojazd osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności do szkół, bo to jest obowiązek gminy wynikający z ustawy o samorządzie publicznym, samorządzie gminnym. Ale również trzeba przypomnieć, że działamy w formie radiotaksji, czyli każdy, kto jest osobą niepełnosprawną, ma prawo skorzystać z tego dowozu. Czy do lekarza, czy do znajomych, czy w inne miejsce destynacji, tam gdzie tylko chce. Również świadczymy usługi przejazdu na tak zwane wyjazdy zorganizowane osób niepełnosprawnych. Cztery nowe auta zastąpią wysłużone Fiaty Ducato, które do tej pory jeździły w strukturze MZDIK. Jest to kolejna wymiana taboru. Od roku 2008 mamy już wymienione praktycznie cały tabor na nowy. W tej chwili obsługujemy właśnie z tymi nowymi pojazdami, będziemy obsługiwać miasto Radom 11 8-miejscowymi pojazdami, 2 11-miejscowymi i 1 19-miejscowym. Stare Fiaty nie będą sprzedawane, trafią do innych jednostek gminy. Dwa z tych starych Fiatów otrzyma Zespół Szkół Specjalnych nr 2.